Co ci jest, Konrad? Słyszysz mnie? Konrad? Konie. Słyszysz mnie, Konrad? Proszę cię, odezwij się, Konrad! Trwa pierwszy dzień śledztwa, 2 godziny po wybuchu. Partner klientki przeżył próbę zamachu i jest już po operacji. Stan rannego kuriera jest krytyczny. Lekarze walczą o jego życie. Konrad? Konrad, kochanie! Proszę się odsunąć, zaraz przyjdzie lekarz. Panie doktorze, co z nim? Stracił dużo krwi, ale operacja się udała i stan pacjenta jest stabilny. Na razie będziemy go utrzymywać w śpiączce farmakologicznej. I przykra wiadomość. Byliśmy zmuszeni amputować 2 palce prawej ręki. Czy ja mogę tam wejść? Tak, proszę. Proszę bardzo. Konrad. Konrad, kochanie. Wszystko będzie dobrze. Wszystko się ułoży, słyszysz? Poradzimy sobie ze wszystkim. Razem. Tylko wyjdź z tego. Konrad, ja cię kocham, słyszysz? Konrad, proszę cię. Wynoś się stąd. To ja jestem jego żoną, nie ty. Niech się pani uspokoi, to jest szpital, to są chorzy ludzie. Ale mam prawo tu być, w przeciwieństwie do tej ziry. Wyjdź. To przez ciebie on tutaj jest. Gdyby nie ty, to byłby ze mną w domu, cały i zdrowy. Wyjdź, słyszysz? Ostatni raz to mówię, jak pani się nie uspokoi, to wezwę ochronę. Co wzywaj? Ochrona? Jest twoja kolega. To ty podrzuciłaś tą bombę, to przez ciebie tu leży! To przez ciebie, to mnie policja przesłuchiwała tyle godzin! To ty ich na mnie nasyłałaś! Uspokójcie się, bo będziecie miały problem. Ja panią kojarzę, pani była dzisiaj u mnie w salonie, o co tu chodzi, kim pani jest? To jest pani detektyw. Znajdzie dowody na to, że to była twoja robota. Pójdziesz siedzieć, słyszysz? Co? Nasyłaś na mnie detektywa? Tak. Ty jesteś jakaś popieprzona! Proszę się uspokoić, bo wezwę się na rząco! Proszę stąd. Zamknij się. Wyjdź stąd. Proszę stąd wyjść, nikt cię tutaj nie chce, słyszysz? Idź sobie. Ale pożałujesz tego! Już dobrze, pani Beata. Jak pani się czuje? Najważniejsze, że Konrad żyje. Maja? Sara Zagórska właśnie wyszła ze szpitala. Nie spuszcza jej z oka. To z samochodem zajmie się młody. Na razie. Przez to wszystko on stracił palce. Tak wiem, lekarz mi powiedział. Proszę być dobrej myśli. Ja nie rozumiem, dlaczego policja jeszcze nie aresztowała tej wariatki. Dopóki ona jest na wolności, ani ja, ani Konrad nie będziemy bezpieczni. On i tak przez to już będzie kaleką do końca życia.